Usiądźcie na chwilę, bracia i siostry. Dziś rozpoczynamy lekcjo continua, to znaczy czytanie po kolei pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. I jest rzeczą piękną zobaczyć, jak święty Piotr rozpoczyna ten swój pierwszy list. Rozpoczyna go od tego, co jest najbardziej fundamentalne w chrześcijaństwie. To, co powinno stanowić podstawę dla ucznia Jezusa Chrystusa, dla każdego z nas. Od wdzięczności Bogu i Ojcu, naszego Pana Jezusa Chrystusa, za Jego miłosierdzie, które okazał w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Święty Piotr daje jako fundament to, co nazywamy kerygmatem, a więc to, co najistotniejsze i co w krótkich słowach streścił święty Paweł, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Święty Piotr nazywa to zrodzeniem nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla nas w niebie. To jest ta perspektywa, ta rzeczywistość, w której przede wszystkim żyje chrześcijanin i której nie powinien dać sobie wyrwać. To jest, że tak powiem, horyzont, to, co nas otacza, to, z czego czerpiemy siłę. Miłość Boga, Jego miłosierdzie, to, że nasz Pan Jezus Chrystus wziął na siebie nasze grzechy, że nas odkupił, że zmartwychwstał, jak mówi apostoł, dla naszego usprawiedliwienia, to znaczy odnowił i cały czas odnawia naszą relację z Bogiem, Ojcem, z Nim samym, Jezusem Chrystusem w Duchu Świętym. I to stanowi podstawę do chrześcijańskiej radości, wśród której giną smutki, bo owszem, my wszyscy w tym świecie, który nie jest i nigdy nie był światem chrześcijańskim, nawet wtedy, kiedy wydawało się, że niemalże wszyscy są chrześcijanami, bo jak powie sam Pan Jezus, księciem tego świata jest duch ciemności, to On cały czas zwodzi ludzi, zwodzi także nas. Ten świat żyje w tych ciemnościach. Można by powiedzieć, że w naszych czasach ponownie pogrąża się w nich jeszcze bardziej. I dlatego też na różny sposób będziemy doznawać smutków, jak mówi apostoł. Smutków, które wynikają też i z naszych słabości, z tego, co w sobie odkrywamy, co Pan pozwala nam odkrywać. Ale to są takie smutki, które służą nawróceniu. Nawet jeśli jesteśmy bardzo słabi duchowo, nawet jeśli jesteśmy na różny sposób spętani, to Pan przychodzi do nas, aby nas na różne sposoby, poprzez swoje słowo, poprzez fakty, poprzez natchnienia, które nam daje, aby nas zasmucać. Smutkiem, o którym powie święty Paweł, że ten smutek prowadzi do nawrócenia. Bo jest taki smutek, który prowadzi do potępienia i który pochodzi z odrzucenia Boga, z oddalenia się od Niego, z tego wejścia w głębokie ciemności duchowe, ten straszny smutek. Ale jest też dobry smutek, który prowadzi do nawrócenia. I my ten smutek widzimy w tym bogatym młodzieńcu. Zwykle postrzega się tę postać negatywnie, ale można spojrzeć na nią od nieco innej strony. Tak zresztą jak patrzy Pan Jezus, bo patrzy na Niego, jak słyszeliśmy, z miłością. Spojrzał na Niego z miłością. Pan Jezus
kiedy ten młodzieniec pełen ideałów i pragnienia, by być doskonałym, by osiągnąć życie wieczne, jak to zwykle jest w młodości, kiedy ten młodzieniec przychodzi i pyta, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne, aby stać się doskonałym, Pan Jezus mówi mu najpierw, czemu nazywasz mnie doskonałym? Czemu nazywasz mnie dobrym? Bo on mówi do Jezusa, nauczycielu dobry. Dobry jest tylko Bóg. W ten sposób chcę podkreślić, że On sam jest Bogiem. Nie protestuję przeciwko temu, chcę tylko pokazać, o co tak naprawdę chodzi. I potem mówi mu, jak ma postępować. Jest rzeczą bardzo ciekawą. Jeśli przyjrzycie się tablicom 10 przykazań, to one nie są wcale równo rozdzielone. Na pierwszej tablicy są 3 pierwsze przykazania, a na drugiej 7 pozostałych. I Pan Jezus mówi do niego, znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci swego ojca i matkę. Wymienia mu przykazania z drugiej tablicy. I to są przykazania, które dotyczą ludzi. To są przykazania, które można by powiedzieć dotyczą naszej moralności. I od strony moralnej ten młodzieniec jest, można by powiedzieć, doskonały. Wszystko to zachowuje. Pan mówi, brakuje ci jeszcze jednego. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. Za tym wezwaniem ukrywają się 3 pierwsze przykazania z pierwszej tablicy, bo te 3 pierwsze przykazania mówią o relacji naszej do Pana Boga. Pan Jezus mu mówi innymi słowy, czy spełniasz to przykazanie, to znaczy, czy Bóg jest rzeczywiście w twoim życiu na pierwszym miejscu? Czy nie używasz Boga i religii dla swoich celów prywatnych, egoistycznych? Czy rzeczywiście On jest najważniejszy? I okazuje się, że nie. Bo ten młodzieniec przywiązany jest do tego, co posiada. I odchodzi zasmucony. I ufam, że ten smutek był dobrym smutkiem dla niego, choć doświadczeniem przykrym, bo uświadomił sobie prawdę o sobie. Zobaczył, kim jest. Spadły mu, można by powiedzieć, łuski z oczu. Zobaczył, jak ta jego moralność, ta jego domniemana doskonałość jest pusta, że w gruncie rzeczy służy tylko jemu samemu, że Pan Bóg w jego życiu liczy się tylko w tej mierze, w jakiej to mu odpowiada, że nie jest gotów postawić Boga radykalnie na pierwszym miejscu. I to, bracia i siostry, jest ważne odkrycie także w naszym życiu, bo to jest smutek, który wzywa do nawrócenia. I być może niektórzy z nas doświadczają takiego smutku, mierząc się z takim wezwaniem czy z natchnieniami ze strony Pana Boga, albo też z faktami w życiu, które Pan Bóg nam daje i nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Jesteśmy, nie chcemy ich zaakceptować jako czegoś, co Bóg nam daje. Tego prowadzenia Boga przez życie. Buntujemy się, smucimy się. Ważne jest, abyśmy pamiętali, że tego typu doświadczenia właśnie są po to, aby nas wzywać do nawrócenia i aby stawało się tak, jak to jest w tym pierwszym czytaniu, aby w naszym życiu rozjaśniał się ten jedyny prawdziwy horyzont, którym jest miłość Boga i zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad grzechem, nad szatanem, nad śmiercią. I abyśmy dostrzegli, że to jest najważniejsze. I stąd ma płynąć cała nasza radość i ufność, a nie z tego wszystkiego,
co oferuje świat. Bo nawet jeśli to posiadamy, to wcześniej czy później będziemy to tracić. I im bardziej do tego jesteśmy przywiązani, tym większy będzie ból utraty. Jeden z ojców pustyni, starając się wyjaśnić młodemu adeptowi, że trzeba się od wszystkiego uwolnić i na pierwszym miejscu postawić Pana Boga, kazał mu uczynić pewne doświadczenie. Mówi, idź do wsi, kup sobie mięsa, obłóż się tym mięsem, przywiąż je do siebie i wracaj na pustelnię. I ten zrobił tak, jak mu kazał Abba. I co się stało? To był Egipt, a więc miejsce, gdzie ptaki drapieżne są bardzo agresywne, zwłaszcza na pustyni, szczególnie sępy. I te ptaki drapieżne rzucały się na niego i zrywały z niego te przyczepione kawałki mięsa, aż do tego stopnia, że jego samego mocno poraniły. Także przyszedł do swojego mistrza duchowego cały zakrwawiony. I ten mówi, zobacz, tak będzie z tobą, jeśli będziesz przywiązany do rzeczy tego świata. Nie tylko, że je stracisz, ale sam jeszcze będziesz poraniony. Ta Ewangelia, to Słowo Boże, które przychodzi dziś do nas, jest właśnie wezwaniem do nawrócenia. Owszem, być może, jak już mówiłem, powoduje w nas smutek, ale zarazem obietnicę, że jeśli zaufamy Panu, jeśli pozwolimy Mu się oczyścić, nawet doświadczając smutków, nie buntując się, idąc za Nim, wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Rozjaśni się nad nami niebo już tu na ziemi. Zobaczymy, będziemy widzieć w naszym życiu zwycięstwa Chrystusa w konkretnych faktach naszego życia. I z tego będzie płynąć ta nasza radość, której nikt nam nie odbierze. Amen.